Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na mój wolny dzień, więc mogę nagrywać vloga, więc zapraszam Was ze sobą. Właśnie przyjechałam na boks, na twarz, więc może będziecie mieli okazję, by zobaczyć kilka przebitek i urywek z tego zabiegu. Jest mi tak trudno i tak ciężko, że wtedy przemożę, ja się wstydzę okrutnie. I wtedy jak już się przemogłam i tak robiłam regularnie, to było spoko. Ja jak gadam z klientką, to my poruszamy tak fajne tematy, tak się klientka rozmowa. No. Ja bym chciała wszystko przekazać, ale jak zeszłam, to nie mogę. To on piecze? Nie, to te nowe pieką. Te nowe, ten nie. No i to najbardziej. Odzież on najpóźniej zaczyna działać, czy nie? Tak, dwa tygodnie. Znaczy do 2 tygodni. Bo tak naprawdę w 4-5 dniach już jest jakiś taki efekt pierwszy. Do rzeczywiście 2 tygodni pełny efekt mamy. Dobra. Muszę się końca. Dobra. Mocno? Puszczamy i do góry. To co, zaczynamy od lwiej? No to proszę robić. Już się rozwijamy z tej piłeczki, czy nie? Nie. Dobra, jeszcze raz. Skończyłam. Super. Jeszcze nagrałem. Ale nie za dużo. Ale nie widziałam, że taka mała pułapka. Skończyłam. Śmiało można wstać. Ops. No. Zobaczcie, nie jest źle po botoksie, się nie wygląda tragicznie, tylko trochę czerwone. Ja dzisiaj bez make-upu specjalnie jestem. Ale już nie będzie zmarszczek. Tycho. Tycho i tycho też. No tu jeszcze nie ma tak się. Polecam botoks wszystkim. Po 25. Po 25. A tu macie moją panią doktor Martę najlepszą. Polecam soft skin. Dziękuję. Zamówiłam sobie soczek. Później mam tańce. Muszę jeszcze pojechać do domu. Także jeszcze połazimy sobie chwilę po Wrocławiu i później, pojedziemy do domku. Obiadek ogarnę w międzyczasie. Jeszcze chciałam iść na laser, ale chyba sobie to dzisiaj odpuszczę już i tak pójdę wieczorem na trening po tym botoksie, a nie powinnam, więc już pójdę sobie na laser kiedy indziej, więc chyba pojadę do domu. Zdrówko. Dobra, jeszcze wejdę na chwilę do Zary. Patrzę jeszcze, czy są patyczki, ale chyba same świece. Są moje patyczki, uwielbiam je. Już nie mam ręki, radzę sobie jak mogę. Widzę, że to ten mój. Dobrze, ja już się spakowałam do samochodu i jedziemy do domku. Wyglądam całkiem ok. Wy tego nie widzicie, bo nagrywam przed nią kamerą. Ale po botoksie nigdy nie jest źle, także jak ktoś się zastanawia i się boi, jak ja będę wyglądać po zabiegu, to uwierzcie mi, na botoks można iść w przerwie w pracy. Że jadę teraz do domku, a wieczorem idę na tańce i też mam plan, żeby Was wziąć ze mną, bo nigdy nie udało mi się Was zabrać na trening na szarfy. No a moja Lina ukochana wyjechała teraz do Warszawy, więc musiałam sobie znaleźć nowe zajęcie, więc chodzę na tańce. Dobra, jedziemy. Tu jeszcze dla tych, co nie wiedzą, we Wrocławiu mamy bardzo fajne go-karty. I właśnie można sobie tutaj pośmigać na takich elektrycznych, więc nie śmierdzą. Jest bardzo fajny ten tor. Jeszcze tu nie byliśmy, ale myślę, że na pewno się wybierzemy. Zdrzemnęłam się. Najpierw pogadałam godzinę z moją przyjaciółką, no i tak jakoś mi się błogo zrobiło i się kimnęłam. Więc wstaję, 16:40, na 20 idę na trening, więc trzeba coś produktywnego zrobić. O, tu leży mój ten masażer, bo masowałam sobie prawą stronę żwacza, bo no mam od mojego osteopaty jakby zalecenie, żeby masować i rozluźniać tą żuchwę wciąż. Znaczy no, wieczorem mam to robić, ale stwierdziłam, że jak się kładę do łóżeczka, to sobie trochę rozluźnię. No i powiem wam, że ten roller fajnie, dobrze, czuję to. Lepiej mi tym niż palcami, bo tu muszę robić. To jest taki bolesny punkt jeden. I tu. I tutaj. Ale fajnie tym rollerem, także fajnie, spoczko. No, wstaję dobrze, że mnie mąż obudził, bo później nie mogę spać w nocy. Przyszłam sobie zrobić matchę, bo postanowiłam, że kawy nie będę już piła, bo jest prawie 5, a ja później znowu nie mogę spać. Więc robię sobie matchę i pokazuję wam przy okazji, jak to zrobić. Dobra, mamy tak. Dobra, mamy szklaneczkę i mamy matchę. Ja ogólnie matchę piję już od być może to być nawet 10 lat. I praktycznie od zawsze kupuję tą moją matchę, bo kiedyś mi ją poleciła koleżanka i od tamtej pory, znaczy ona mi w ogóle kazała ją pić i od tamtej pory już korzystam z niej, zamawiam ją przez internet, widzę, że ona teraz zaczyna być bardzo modna, no i też widzę, że ta się pokazuje, więc fajnie, bo ona jest dobra i nie trzeba kupować tej premium, ta tradycyjna zupełnie wystarcza, więc dajemy sobie matchę. No, tu już mam puchy. No dobra, już tam wszystko, bo no taką większą łyżeczkę, jak taką dużą szklankę robicie, to taką większą łyżeczkę trzeba dać. No i akcja jest taka, że trzeba to zalać, ale nie gorącą wodą. Natomiast jest na to pewien sposób i znam go od Gosi Mostowskiej. Właściwie się grzeje mleko, a matchę zalewamy na zimno. Teraz to trzeba dobrze wymieszać. Ogólnie matchę robi się rytuałem, ponieważ to ma być cały proces przygotowywania tego napoju. Ale ja nigdy nie byłam taką maczowym freakiem, więc znalazłam taki sposób, który mnie nie ogranicza w jej piciu. No i dlatego zalewam sobie tą matchę zimną wodą i zaraz dodamy gorącego mleka, przez co matcha się nie zepsuje, bo nie będzie ta temperatura za wysoka. Jak coś tutaj zostaje, no to trzeba sobie no to domieszać, co nie? W pięknym życiu jeszcze pienię to mleko, ale dzisiaj mi się już nie chce, nie będę go pienić, tylko je zagrzeję. O, już będzie gorące. Tylko je zagrzeję i matchę posłodzę miodem, bo miód kocham. Znaczy miód kocham też, ale matchę lubię słodką. Ciepłą i słodką. Wiem, że nie każdy tak pije, ale ja tak lubię. Pyszna mi wyszła. A czasami jeszcze słodze syropem z agawy. Ale to wszystko jest niezdrowe. Nie używajcie cukru. Jaka mi pyszna wyszła jejku. Dawno nie piłam. W ogóle mleko i miód to jest super połączenie. Ja wiem, że niektórzy nienawidzą tego połączenia i nie lubią mleka, ale ja jestem wychowana na mleku i mleko mogę na hektolitry pić. Plan mam teraz taki, że napiję się troszkę matchy, poćwiczę układ na tańce, no i coś ogarnę. Dobrze, tak asekuracyjnie, gdybym już nic nie nagrywała po tańcach, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że byliście ze mną. Pokażę Wam jeszcze tutaj ujęcia z zajęć, także możecie sobie jeszcze kawałeczek obejrzeć. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Jeżeli się ze mną stęskniliście, to proszę zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to koniecznie to zróbcie, koniecznie z dzwoneczkiem, ponieważ przy mojej nieregularności z wrzuceniem filmów może się to Wam przydać, bo będziecie wiedzieć od razu, że wrzuciłam w końcu film, także to jest bardzo dobry pomysł. Całuję, pa!